Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu. Jak zwykle z tej strony Świetle Drzew, czyli Agnieszka Wojtala. Pozdrawiam Was, kochani, a w szczególności oczywiście wszystkich tych, którzy są moimi subskrybentami. Dziękuję Wam, kochani. Właśnie mamy liczbę 60 na liczniku. Dziękuję Wam, kochani, za tą subskrypcję. Naprawdę, może dla Was to jest jedno kliknięcie, ale dla mnie jest to niesamowita radość z powodu tego, że jednak to, co mówię i to, co robię, jest dla kogoś ważne, że jest jakaś reakcja, może nawet zapotrzebowanie na to, co robię i co mówię. I to też potwierdza jakby to moje wewnętrzne przekonanie, że robię to, co lubię i robię to, co kocham. Więc dziękuję Wam z całego serca. Dzisiaj, kochani, chciałabym Wam powiedzieć coś bardzo osobistego. A mianowicie o tym, że bardzo się boję. No tak strasznie się boję, kochani, że moje ciało już to wzięło. Dlatego dzisiaj, choć już wiem, że był jeden filmik o lęku, dzisiaj również będzie o tym strachu, który ma wielkie oczy. Kochani, tak bardzo często zdarza się, że się boimy. Tylko nie zawsze boimy się na tyle mocno, że nasze ciało nam to pokaże. Ja w dzisiejszym filmie chciałabym Wam tak bardzo praktycznie pokazać, kiedy Wasze ciało mówi boisz się za bardzo. Mój przypadek oraz te sytuacje, które dzieją się teraz na świecie oraz to, że dzieci wróciły do szkoły po długim czasie, wiadomo, zawieszenia zajęć takich na żywo, skłoniło mnie do tego właśnie, żeby dzisiaj porozmawiać na temat tego towarzysza w naszym życiu. Bo lęk jest takim towarzyszem, który jest koło nas. On jest zawsze i on po prostu tylko czyha na to, żeby móc zagrać pierwsze skrzypce. Powiem to, kochani, tak. Zbiera ci się woda w ciele? Boisz się. Masz kaszel? Bałeś się. Masz zapalenie skrzeli? Bałeś się. Boli cię tutaj szyja. Mówisz, ach, tak mnie tu coś ciągnie, tak mnie coś tu kuje. Boisz się. Masz bóle głowy, prawa, lewa strona, czoło. Och, bałeś się. Mięśnie odmawiają ci siły. Mówisz, całe ciało mam obolałe. Nie mogę nic już iść, nie mogę chodzić, po prostu nie mam siły. Boisz się. Zobaczcie, ile sytuacji pokazuje, że nasze ciało reaguje na nasze emocje, na to, co dzieje się z nami w efekcie kontaktu z czymś, co jest i pochodzi ze środowiska zewnętrznego. Kochani, czego ja się mogę bać? Boję się, kochani, mojego wystąpienia w nowej roli. Dlatego, że już w listopadzie poprowadzę pierwszy wykład na uczelni, na studiach podyplomowych, na kierunku psychobiologii zdrowia. I kochani, boję się jak nie wiem. Nigdy wcześniej tego nie robiłam. Mówić do kamerki o jakichś swoich wewnętrznych przeżyciach albo dzielić się takimi, wiecie, wolnymi, prostymi słowami swoją pasją, to jest co innego niż być panią wykładowczynią. I kochani, powtarzam, od kilku tygodni ja nie wiem, jak to będzie. Ja nie wiem, ja przecież nie wiem, ja przecież tego nie umiem tutaj komputer, czy jakiś mikrofon, tu coś tam, tu matko, studenci będą jedni online, jedni będą na żywo, jak ja to wszystko ogarnę? No, mam materiał, jestem przygotowana, wiem to, znam to, lubię to, mam wiedzę, ale jak to wszystko będzie wyglądało technicznie, tak wiecie, praktycznie? I co to wzięło w moim ciele, kochani? W moim ciele wzięły to ługi skrzelowe. Mamy coś takiego w naszym ciele, jak pozostałości po takich pierwotnych
drogach oddechowych i to są tak zwane łuki skrzelowe, które ciągną się tutaj wzdłuż naszej szyi, aż za uszami, aż tutaj w dół do mostka. I w tym miejscu też biegną nasze przewody wyprowadzające od naszej tarczycy. I jedne osoby reagują przewodami właśnie tymi tarczycowymi, a drugie tymi łukami skrzelowymi. Jest to zależne od ręczności, czyli od tego, czy jesteśmy prawo- czy leworęczni, oraz od naszego stanu hormonalnego i emocjonalnego w danej chwili. O tym będziemy oczywiście się uczyć na studiach. Także zapraszam, jeszcze zostało kilka dni, jakby ktoś był bardzo chętny się zgłosić na studia podyplomowe do Wrocławia na psychobiologię zdrowia. Moi drodzy, czym się to objawiło u mnie? Bo ja generalnie, no wiem, że mam ten lęk w sobie, tak? Wiem, że powtarzam to ciągle, że nie wiem. A w jaki sposób się to u mnie objawia? Objawia się to w ten sposób, że kiedy jestem świadoma lęku, wyluzowywuję się, to wchodzę w fazę zdrowienia i wtedy mam kaszel. Mam tak straszne drapanie tutaj na poziomie krtani, że ciągle chce mi się kaszleć. Mam pobolewania takie tutaj wzdłuż szyi i jeszcze boję się na tyle, że złapała to moja krtań oczywiście. Czyli mam tutaj takie skurcze krtani, mięśni krtani. Ja dosłownie je czuję, jak to mnie tutaj łechce, za przeproszeniem. Drapie mnie i zmusza do kaszlu. I przeżywam strach, przeżywam lęk. Jestem dorosła. Wiem, że sobie poradzę. Jasne, że wiem, że sobie poradzę, tak? Natomiast ten strach przed tym, co będzie za chwilę, jak ja sobie poradzę, jak ja to ogarnę, jest na tyle intensywny we mnie, że moje ciało już reaguje. I przełączam się, bo raz się stresuję i wtedy nie ma objawów, a raz puszczam i wtedy mam objawy. To jest bardzo ciekawe. Dlatego każde kaszle, pamiętajcie, są pewnymi takimi dla Was sygnałami z Waszego ciała, że jesteście w jakimś procesie, tak? Że albo byliście w jakimś konflikcie, albo właśnie ten konflikt się zakończył. Prostym przykładem na to zjawisko są dzieci. Są dzieci, które poszły właśnie do przedszkola pierwszy raz, albo te dzieci, które poszły do szkoły po długim czasie, prawda, teraz tej nieobecności związanej z wiadomo z czym. I te dzieci, słuchajcie, nie wiedziały, jak to będzie. Nie wiedziały. One też nie były w stanie przewidzieć. Nie wiedziały, czy one wrócą do szkoły, czy nie. Jak to będzie? W ogóle, nie wiem, w przypadku moich dzieci zmieniło się bardzo wielu nauczycieli na przykład. Też ta zmiana była dla nich niespodziewana. I nie tylko reaguje krtań, reagują oskrzela, nie tylko reagują zatoki i katar lejący się z nosa, czyli błona śluzowa nosa weszła też w proces, bo nie byśmy w stanie przewidzieć, zwęszyć tego, co się podzieje. Pójdą te dzieci do szkoły, czy nie pójdą? Jedne dzieci chciały iść do szkoły. Moja jedna córka chciała bardzo iść do szkoły. Tak bardzo pragnęła tego kęsa, jak i wiele innych dzieci się okazuje, w mojej miejscowości, gdzie mieszkam, w aptece widzę po objawach, kto chciał, a kto nie chciał iść do szkoły, powrócić do szkoły. I widzę po chorobach po prostu, w jaki sposób te dzieci teraz weszły w fazę zdrowienia, tak? I zaczynają się anginki w gardłach, prawda, migdałki, jakieś różne stany zapalne w gardle. A te dzieci, którym nie po drodze był powrót do szkoły, one nie za bardzo tego chciały, to też mogą zareagować gardłem, oczywiście tylko po innej stronie ciała, ale te, które tak czuły taką niepewność i jeszcze są na przykład alergikami, to te łapnęły błonę śluzową nosa i zatoki, tak? I pamiętajcie, że i również mogą być właśnie te ośrodki w naszym mózgu w aktywności, które dotykają zarządzania krtanią i oskrzelami. Strach, zanim coś się wydarzy i wiesz, że to jest jakby nieuniknione, to jest mój przypadek, moich łuków skrzelowych, tak? I
to, że moje ciało pokazuje mi kaszlem, takim drapiącym i takimi ciągnięciami tutaj w obszarze szyi, to znaczy, że przełączam się ciągle, tak? Że raz się stresuję, raz się nie stresuję, raz się stresuję, raz się nie stresuję. Związane jest to też z czasem. Przewody tarczycy biorą udział też w konflikcie czasu związanego ze stresem, tak? Czy ja zdążę przygotować się na przykład do takich wykładów. W Twoim życiu mogą być to bardzo różne rzeczy. Miałam taką pacjentkę, która złapała łuki skrzelowe, bo miała lecieć samolotem za granicę pierwszy raz do swoich dzieci i ona pragnęła tam jechać, ale tak strasznie się bała, że jak wróciła z zagranicy, to miała taki kaszel, że po prostu rzechej. Więc musimy, kochani, być świadomi tego, dlatego żeby potem, na przykład stresując się 2 miesiące, żeby potem po rozwiązaniu sytuacji stresowej nie kaszleć potem, nie wiem, 2 miesiące, 3 miesiące i żeby nie mieć na przykład zapalenia płuc, no, bo tak to dokładnie w niektórych przypadkach się kończy, albo bardzo ostrego, takiego epileptycznego napadu skurczu mięśni krtani albo skrzeli, bo to nic fajnego dusić się przez północy. A tak się teraz właśnie dzieje, bo dzieci teraz chorują bardzo i to nie jest żaden wirus, koronawirus, tylko to jest normalny efekt tego, że dzieci nie wiedziały, bały się, jak to będzie, jak my to tam wrócimy i ten nos, te zatoki to po prostu jest number one w aptece teraz. Więc mnie to nie dziwi, ale z mojego poziomu wiedzy nie zna mnie to teraz zagadka i tajemnica. Ja tylko patrzę, kto się jak teraz stresował, tak? I fajnie jest mi to analizować. Natomiast ten strach dotknął również mnie samej i postanowiłam Wam o tym dzisiaj powiedzieć. Strach w poprzednim moim nagraniu, wróćcie sobie, tutaj Wam zostawię link do tego nagrania o lęku. Lęk, który jest taki na wyrost, to jest też lęk, który działa jak paralizator, dlatego że on wpływa na nerwy, które biegną dosłownie w naszych mięśniach. Więc jeżeli my nie chcemy gdzieś iść, bo się czegoś boimy, bo nie wiemy, jak to będzie, to również złapią nas takie bóle mięśniowe, my to tak nazwiemy, natomiast to dotyka nerwów, takie porażenia nerwowe. I co się pokaże? Pokazać Ci się może właśnie taka sytuacja, że w Twoich małych nogach nie ma siły. Jesteś zmęczony. Nie chcesz iść gdzieś, nie chcesz czegoś robić. Ręce, nogi, bezsilność połączona właśnie z takim, aż z takim paraliżem, bo ja się tego boję, bo ja tego nie chcę. Bo jak ja tam pójdę, to ja nie wiem, co ja tam zastanę. I powiem Wam, że jest to też bardzo fajna uwaga dotycząca Waszych dzieci. Bo Wasze dzieci w szkole teraz wiecie, co mają. Dezynfekcje, maseczki, nauczyciele, którzy boją się, bardzo straszą dzieci teraz. I ten strach, który jest teraz w dzieciach, naprawdę jest dla nich mega wyzwaniem. I tylko świadomy rodzic, który rozpozna w swoim dziecku, że ono się boi i to potężnie się boi, bo jest straszone przez nauczycieli na przykład i on no, jakby nie oceniam tutaj, tak? Bo ja rozumiem, że poziom świadomości jest różny, nie każdy ma dostęp do tej wiedzy, ale jeżeli Ty słuchasz mojego nagrania, to Ty jesteś świadomy i teraz Ty możesz zareagować, tak? Na efekty braku świadomości u kogoś innego, tak? Może on nie jest gotowy na to. I pamiętajcie, że ci, którzy się boją, rozsiewają lęk, to są ci, którzy najbardziej się boją, albo ci, którym zależy na tym, żebyś się bał. A mnie nie zależy na tym, żebyś się bał. Ja chciałabym, żebyś przyjrzał się temu strachowi, który ma wielkie oczy, albo w tobie, który jest, albo w twoim być może dziecku, może w twoim rodzicu, może w twoim znajomym. I usiadł, napisał sobie albo w rozmowie sam ze sobą, ze znajomym, właśnie może z dzieckiem, wypytał, czego się boisz? A i pokazać trzeba,
i dziecku, i sobie, i komuś innemu, że strach ma wielkie oczy. Że tak naprawdę nic się nie stanie. Bo to są lęki. Lęki są wymyślone, jakby wyimaginowane. Lęk jest jedną z takich najgorszych emocji, dlatego że on jest bardzo taki mocno zakotwiczony. I nam się naprawdę wydaje, że nam się coś stanie. Natomiast trzeba to obalić. Trzeba jakby, tak jak mówiłam w ostatnim filmie, dosiąść bestię strachu i na niej jakby zbudować swoją siłę. W temacie lęku, kochani, jeszcze warto poruszyć takie aspekty jak strach frontalny i strach za plecami, który my mamy. Ten strach frontalny to łatwo zrozumieć, że my boimy się czegoś, co przychodzi do nas jakby z naprzeciwka, tak? I my się boimy czegoś z przyszłości. Możemy mieć też taki lęk, że w tej danej chwili my się czegoś boimy po prostu, tak? Złapała nas jakaś sytuacja i my się teraz tego boimy. Tu najczęściej właśnie reaguje krtanie skrzela. Frontalnie to oczywiście reagują łuki skrzelowe i na właśnie te przewody tarczycy, ale co się dzieje z lękiem, który mamy z tyłu? W ogóle o co tu chodzi? I dlaczego biorą to oczy? Dlatego, że z tyłu z naszej głowy mamy tak naprawdę ośrodek wzroku. Nie z przodu, tylko z tyłu. I tam są nasze takie, wiecie, mózgowe oczy. I jeżeli my przeżywamy jakiś lęk, bo za nami coś się ciągnie, może coś zrobiliśmy, może gdzieś skłamaliśmy, może coś utailiśmy, a nie powinniśmy byli tego robić, może mamy coś przeskrobaliśmy w przeszłości i teraz boimy się, że ta przeszłość wróci i nas dosłownie zaatakuje, to zareaguje właśnie ośrodek wzroku, a dokładnie takie dwa miejsca w naszym ciele, czyli jest to ciało szkliste w naszym oku oraz siatkówka. To te dwa miejsca będą reagowały też na taki strach, że na przykład ktoś idzie za nami i my nie wiemy, wiecie, ciemna uliczka z latarniami wieczorem w parku. Idziesz albo wracasz z przystanku teraz jesienną albo zimową porą. Jest już ciemno o godzinie 18, 17 i ktoś idzie za tobą. No po prostu można rozpłynąć się w lęku wręcz. I to wszystko weźmie tył twojej głowy, a tak naprawdę odbije się to na twoim wzroku. Na tym, że na przykład nie będziesz widział tego, co jest daleko przed tobą, tylko będziesz widział to, co jest tu blisko przed tobą. Żeby oczywiście pobudzić też inne zmysły do tego, żeby jednak jakoś tam zerknąć, tak? Jakoś tam nie oglądając się, jednocześnie zobaczyć to zagrożenie, które stoi za tobą, tak? I tu mamy między innymi krótkowidzenie, dalekowidzenie, no i oczywiście jaskrę, tak? Oczywiście jaskrę, bo to ciało szkliste, czyli podnosi się ciśnienie wewnątrz gałkowe w naszych oczach. To może być też właśnie, tak jak mówię, strach, że jakaś przeszłość się za nami ciągnie i może nam wybić to, po prostu wiecie, jak szambo. Albo jest taki strach, że faktycznie ktoś może przyjść, uderzyć cię, wyjść zza uliczki i cię zaatakować na przykład od tyłu. To też wszystko jest strach. Więc kochani, tak bardzo szybciutko, może trochę bardzo tak psychosomatycznie, ale i też życiowo, moi drodzy, bo zależy mi na tym, żebyście wiedzieli, jakie symptomy w waszym ciele mogą mówić o tym, że się boicie, albo że twoje dziecko się boi, albo że się bało. Tak? Bo jeżeli twoje dziecko teraz kaszle, ma zapalenie krtania albo skrzeli, to twoje dziecko się bało, bo to jest efekt fazy zdrowienia. Jeżeli to się powtarza często, teraz, w tym czasie to jest bardzo realne, to znaczy, że dziecko się przyłącza, boi się i nie boi się. A od ciebie, od rodzica, dobrze by było wymagać nawet tego, jeżeli już mnie słuchasz, żeby pomóc dziecku przejść ten czas i pomóc mu zneutralizować ten lęk, który w nim jest. Ja wiem, że może niekoniecznie to może być takie łatwe, ale jest to możliwe. I pamiętajcie, że im młodsze dzieci, czyli do tego
10, powiedzmy, roku życia dziecko bierze też lęki za rodziców. Więc zobacz, na ile ty się boisz puścić dziecko do przedszkola, bo jest pandemia jakaś w cudzysłowie. Na ile ty się boisz, że twoje dziecko się zarazi od kogoś. Bo dziecko weźmie lęk twój za ciebie. Bardzo często dzieci nasze się nie boją w ogóle, bo dzieci mają jeszcze trochę inne myślenie, tak? Jeszcze nie są takie skrzywione jak my. Ale przyjrzyj się sobie szczerze i otwarcie, czy czasem ty nie projektujesz jakby swoich lęków też na dziecko i nie robisz mu krzywdy, powodując choroby w jego ciele. No, dzisiaj tak szybko, w skrócie, treściwie, ale i bardzo życiowo. Kochani, także wiecie, oczy szeroko otwarte, uszy szeroko nastawione na to, co dzieje się w waszym otoczeniu. Zwracajcie uwagę na to, czym was karmią media. Zwracajcie uwagę na to, na zachowania wasze, waszych dzieci, na to, co się dzieje, na to, co mówicie do siebie nawet, myśląc, mówiąc, i czym karmicie innych. Bo pamiętajcie, że lęk to jest taka zaraza, która roznosi się myślą, a słowem to w szczególności. Więc starajcie się, jeżeli jesteście na przykład rodzicami, być odpowiedzialni na tyle, żeby sami w sobie przetransformować lęk w związku z tym, co otoczenie ci daje, tak? Co otoczenie, bo my ten lęk uaktywniamy wtedy, kiedy my mamy konfrontację z czymś z zewnątrz, prawda? Czy z czym coś przed nami, coś co jest obok nas, albo z czymś co jest za nami. Więc kochani, do pracy z lękiem, zapraszam was i życzę wam wszystkiego dobrego na kolejne dni i do zobaczenia, pa!